Zapraszam kolejnego prelegenta, Jarka Kasprzyka z klubu Gaia. Dzień dobry. Chciałem tutaj przedstawić trochę działania klubu Gaia, ale przede wszystkim nasz program Święto Drzewa, który jest takim działaniem i takim programem właśnie służącym ochronie drzew, ale też edukacji na ich temat. Jest skierowany do, no głównie do szkół, ale również do osób prywatnych, samorządów, rad osiedla, do różnych instytucji, które w jakiś sposób chcą coś z drzewami zrobić, w jaki sposób te drzewa ochronić. Może na wstępie, no klub Gaia już od 26 lat zajmuje się ochroną przyrody, między innymi drzewami, ale również mamy taki program Zaadoptuj rzekę, tutaj Cecylia parę słów na jego temat powiedziała. Ja chciałem wszystkich zachęcić bardzo gorąco do głosowania na rzekę roku. Do 29 listopada można oddać głos, no i można również od przyszłego roku zgłaszać rzeki. Jeśli ktoś ma jakąś ukochaną swoją rzekę, to proszę ją zgłosić do klubu Gaia. Natomiast skąd się w ogóle wziął pomysł na Święto Drzewa? No chcieliśmy, tutaj dużo było już mówione wcześniej, że wiele jest takich przypadków, że drzewa gdzieś są wycinane, że ludzie w wielu miejscach nie dostrzegają wartości tych drzew i dlatego pomysł na taki program edukacyjny, który miałby mówić właśnie o tym, że drzewa są nam potrzebne, ale też prowadzić takie działania, które mogłyby być realizowane, czy to właśnie w szkołach, nawet w przedszkolach. Muszę Państwu powiedzieć, że przedszkolaki akurat i przedszkola są bardzo aktywne i ta energia, która w tych najmłodszych drzemie, no bardzo jest taka budująca, że coś się da dla przyrody zrobić. No więc jakie to są działania? No przede wszystkim tutaj co roku 10 października organizujemy taką akcję sadzenia drzew. Zachęcamy, no klub Gaia organizuje zawsze taką akcję w Warszawie, no już od wielu lat na polach mokotowskich, ale wszystkie współpracujące z nami instytucje i podmioty, no jest to już kilka tysięcy szkół w całej Polsce, organizują takie akcje na swoim terenie. I zazwyczaj odbywa się to na dwa sposoby, albo jest to akcja sadzenia drzew na terenie przyszkolnych, no bo głównie są to szkoły, ale również gdzieś na terenie miast, czy dosadzane są to drzewa w jakichś parkach lub na terenie lasów państwowych, no bo tutaj leśnicy są takim partnerem strategicznym tego programu i udostępniają szkołom sadzonki, więc jeśli ktoś z Państwa by chciał wziąć udział w tym programie, to proszę się zwrócić do najbliższego nadleśnictwa i te sadzonki powinny zostać udostępnione. Więc jest to sadzenie drzew jest taką pierwszym działaniem. No my staramy się zawsze zaprosić jak najwięcej osób do tego typu akcji, no i jak najwięcej znanych osób. No tutaj akurat na tym zdjęciu Jurka Owsiaka widać, który z nami no, kilkukrotnie drzewa sadził. Co ma oczywiście jak największe przebicie medialne, no bo tutaj jakby to, że posadzimy drzewa, no to jest oczywiście ważne, ale ważne jest również to, żebyśmy my o tych naszych działaniach jak najwięcej osób poinformowali i żeby jak najwięcej osób się w takie działania włączało. No to jest zdjęcie z przedszkola. Według informacji, które myśmy dostali, to najmłodszy uczestnik Święta Drzewa, który własnoręcznie posadził drzewa, miał 2 lata. Nie wiem, na ile to było własnoręczne sadzenie, ponieważ no, był to 2-latek. Dobrze. Są zdolne dzieci. Dobrze, to tej wersji się będziemy trzymać. W każdym bądź razie to pokazuje też, że jest to program i takie działanie, do którego się może każdy włączyć.
obojętnie ile ma lat i czy jest znany, czy nieznany, gdzie mieszka, bo to taką akcję można zorganizować zarówno w małej miejscowości, jak i w wielkim mieście. Dobrze, ale też są to różne działania edukacyjne, bardziej formalne i nieformalne. To jest również przedszkole, happening, który się nazywa Dary Drzew. Oczywiście o drzewach najlepiej się czegoś dowiedzieć w lesie i to tam później, zawsze się to udaje. Ale również tutaj proponujemy takie działania, konkursy fotograficzne, konkursy plastyczne. Ciekawym też takim sposobem na ochronę drzew jest poszukiwanie drzew pomnikowych. Zachęcamy uczniów w szkołach, aby szukały na swoim terenie drzew, które spełniają walory pomników przyrody i zgłaszali je do ochrony. Tu oczywiście oprócz takiej nauki przyrodniczej też jest to takie działanie społeczne, że no, ci uczniowie mają możliwość zobaczenia, jak wygląda taka procedura prawna ochrony drzew i że no, jest to takie działanie społeczne. Też może jest okazja zobaczenia tego, że no, nie jest czasem łatwo takie działanie przeprowadzić. Natomiast ważnym jest też mówienie o tym, że drzewa są dla nas ważne i że my tych drzew potrzebujemy. Zarówno pod względem no, przyrodniczym, krajobrazowym, ale też pod względem takim społecznym. I stąd się właśnie wziął konkurs Drzewo Roku, gdzie każdy może zgłosić drzewo z ciekawą historią lub legendą. I zazwyczaj takie drzewo, które jest dla nas ważne, albo jest ważne dla lokalnej społeczności. No tutaj z Wrocławia mieliśmy takie zgłoszenie jabłonki, którą to uczennica szkoły podstawowej przysłała, że pod tą jabłonką się jej dziadek z babcią poznali. Więc była taka romantyczna historia dosyć. Ale były też historie drzew, na przykład ocalonych przed wycinką. To się bardzo często zdarzało, że gdzieś na osiedlu był planowany parking, jedno, dwa, trzy drzewa na całym osiedlu. No i ludzie się sprzeciwili tej budowie. Drzewa udało się uratować. Później one właśnie zostały do tego naszego konkursu zgłoszone. Natomiast tu mam kilka zdjęć finalistów. To jest dąb grot z Dęblina. To jest platan, który rośnie w Kozach, to jest w okolicach Bielska-Białej. To jest tyle ciekawe drzewo, że tam się odbywają wszelkiego rodzaju festyny, pikniki i tego typu wydarzenia w całej wiosce. No, wiosce to jest największa wieś w Polsce, więc dosyć liczna. I dlatego jest to ważne dla lokalnej społeczności drzewo. Tutaj widzimy dąb Wybickiego, który rośnie na terenie w Będominie. To jest województwo pomorskie, na terenie dworku, w którym wychowywał się Józef Wybicki. No i drzewem roku 2014 jest dąb Słowianin z województwa dolnośląskiego, to z Dębiny. I tutaj właśnie ma takie korzenie patriotyczne, jakby legenda mówi, że jest to miejsce, które najdłużej tam w okolicy, to jest pomiędzy Wrocławem a Opolem, utrzymywało polskość. Oczywiście można teraz głosować w przyszłym roku na to drzewo w europejskim konkursie, ponieważ jakby ten nasz konkurs jest dwustopniowy. Pierwsza część odbyła się w Polsce, druga jest częścią ogólnoeuropejską. No i jeśli ktoś z Państwa ma jakieś takie kochane drzewo z ciekawą historią lub jego dziadkowie się tam poznali, to do końca listopada można zgłaszać.
Klub Gaja, komisja wybiera najciekawsze i później jest internetowe głosowanie na te drzewa, które będą najciekawsze w oczach internautów, no wówczas zostaną tym drzewem roku. Ja muszę powiedzieć, że to bardzo jest ważne, dlatego że też integruje społeczność lokalną wokół tego drzewa. Na przykład w Kozach Urząd Gminy zorganizował całą akcję promocji drzewa, głosowania wśród mieszkańców. No i udało im się dzięki temu wygrać, no bo tam kilka tysięcy głosów zgromadzono. Natomiast też takim działaniem, które Klub Gaja prowadzi, no poniekąd związany z ochroną drzew, jest akcja Zbieraj Makulaturę, Ratuj Konie, którą my prowadzimy od 2004 roku. Polega to na tym, że szkoły lub firmy zbierają makulaturę, dochód z której jest przeznaczany na pomoc i ratowanie koni. Zazwyczaj później Klub Gaja je przekazuje do ośrodków zajmujących się hipoterapią, z szkół specjalnych i tego typu miejsc. Tu są dwa z tych koni ze zespołu szkół specjalnych w Sosnowcu. Natomiast ta szkoła, która zgromadzi najwięcej tej makulatury, no to my budujemy takiego Pegaza, który jest akurat z Ziębic. No właśnie mieliśmy w tym roku niedawno budować 3 dni temu w Zamościu. Niestety artysta uległ wypadkowi i musimy tego Pegaza trochę chyba przesunąć. Natomiast jest to takie podziękowanie dla tej szkoły za zaangażowanie się w tego typu działania służące no, z pomocy i zwierzętom, i ludziom, no ale też ma to jakiś tam aspekt edukacyjny, ochrony przyrody. No i w sumie udało się nam posadzić blisko 700 tysięcy drzew. Na stronie Święto Drzewa jest licznik, gdzie każda z instytucji może te drzewa, które posadziła, dopisać. Zebrano 3100 ton makulatury i wzięło udział ponad 550 tysięcy osób. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się przyłączyć do programu Święto Drzewa, to zapraszam na stronę Święto Drzewa. Tam jest specjalny formularz, który można wypełnić. My wówczas prześlemy materiały edukacyjne, które również tutaj są na stole, więc i które można sobie zabrać. No i program Święto Drzewa jest częścią takiej ogólnoświatowej kampanii Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej sadzenia drzew, Billion Tree Campaign. Dobrze. Tutaj jeszcze chciałem pokazać, w związku z Świętem Drzewa wydajemy takie wydawnictwa, które pokazuje różne najciekawsze praktyki realizowane w szkołach, samorządach, świetlicach środowiskowych i to jest taki poradnik dobrych praktyk, z których można skorzystać. No i konkurs Drzewo Roku. Możemy tutaj zobaczyć drzewa, poczytać ich historię. Przy każdym z tych naszych drzew teraz umieściliśmy skrzynkę geocachingową, więc również można tam je w przestrzeni poszukać. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli byłyby jakieś pytania, to chętnie odpowiem.